Hej, gramy dalej w Gabriel Knight Sins of the Fathers. Kolejny dzień, dzień piąty chyba, o ile się nie mylę. No i intryga zaczyna się już zagęszczać. Staje się to wszystko coraz bardziej mroczne, ale ta postać niezmiennie stoi tutaj przed drzwiami. Nie wiedzieć czemu. Got a minute, Grace? What's up? Have you ever heard of Dumbala? Ooh, no. Makes my skin crawl, though. Does Ogun Badai Kri mean anything to you? No, sorry. Do you have messages for me? Nope, none right now. Could you do some research for me? Sure, what? Could you research Rada drums for me? Rada drums, sure. I don't think we have any books on that topic in the shop, but I'll contact our suppliers. Assuming any of them will extend you any credit. Tell them it's an emergency. Uh-huh. I can see where a Rada drum book would be incredibly urgent. Anything else? I can't think of anything. Okay. Czyli te bębny, na które nakierował nas ten Crash cały, który już niestety nie żyje, zmarł na naszych oczach. Dowiemy się czegoś o nich. Dobra, sprawdźmy teraz ekwipunek. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunter Ritter's journey to Charleston as a witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunter's meeting with a beautiful slave woman, Tetolo, and of Gunter's tormenting urges for her. Oh, bastard. He reads of their physical union and passion, and of Gunter's investigations into the murder. The victims were all crew members on a certain slaving expedition to Africa, it seems. The second to the last entry described Gunter's plan to set a trap for the Coven committing the murders. He found the name of one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Gunter has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the Coven. Naturally, Gunter has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the Coven before they can do him harm. Olsey, son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. Drogi ojcze, niechaj mi ostatnie słowa stanowią przeprosiny za zrujnowanie reputacji naszego świętego urzędu. Kobieta, o której pisałam, Tetelo, okazała się ściganą przeze mnie wiedźmą. Zgrzeszyłem okrutnie. Pokochawszy ją, Pokochawszy ją, zdradziłem ją i użyłem świętej mocy naszego rodu, aby ją uwolnić i pomóc jej w rozbiciu tej kolonii. Talizman przepadł. Tetelo go zabrała. Mogę jedynie modlić się o twe wybaczenie, o to, byś szybko go odzyskał, a tak, żeby ma kara w piekle była długa i dotkliwa. Twój niegodny syn. No, także ciekawych rzeczy się tutaj dowiadujemy. To nasza rodzina, tak? Miała wielką misję do spełnienia. Żadnego komentarza tam nie ma na temat tej ostatniej strony? Olsey. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads of Gunter Ritter's journey to Charleston as a witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunter's meeting with a beautiful slave. No dobrze, to już było, to nie będzie. Nie będziemy słuchać ponownie. Czyli ten ostatni rozdział dziennika, nie ma komentarza do niego. Dobra. Skoro nie ma, to nie ma. Mamy tutaj teraz sporo rzeczy w ekwipunku, bardzo tajemniczych rzeczy. Możemy tak zadzwonić do Guntera jeszcze raz i przedyskutować to, co nam tutaj chciał przekazać, w tym dzienniku, to co znajduje się na temat tego, co znajduje się w dzienniku. 4909324.
No, I can't afford to call Germany again till I've figured more of this out. No tak, no tak, czyli się nie da. No ale jak mamy się nie dowiedzieć... Przepraszam, tutaj się zdenerwowałem. Jak mamy się dowiedzieć, o co w tym chodzi, nie dzwoniąc do niego? To właśnie on by mógł nam wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. No ale niech będzie. Nie, to nie. Do you know anything about this? Yeah, I read it. So should you. Może teraz odwiedźmy babcię. Kto wie, czy ona nie ma jakichś informacji na temat naszych przodków. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Gabriel, my love. How nice to see you. Nice to see you too, Gran. Make yourself at home, son. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? No i teraz skupmy się na Ritterach, na Heinzu i na Wolfgangu. Do you know anything else about Heinz Ritter? I've told you all I know about your granddad's past. Do you know anyone named Wolfgang Ritter? As I said, your granddad's surname was originally Ritter. I never learned much about his family, but from things he said, I always thought he had a brother back in Germany. I don't know if Wolfgang Ritter is related to your granddad or not. Niewiele się dowiedzieliśmy, ale otrzymaliśmy punkt. To też jest istotne. Dambala i Ogun Badagry. Nie sądzę, by coś na ten temat wiedziała, ale sprawdźmy. Have you ever heard of Dambala? No, dear. Does the name Ogun Badagry mean anything to you? No, dear. Dobrze, tutaj niczego nie uzyskaliśmy. To właściwie to niedobrze. Well, Gran, I better get going. All right, dear. Niczego poza punktem. A teraz odwiedzimy Muzeum Wudu. Why is it so dark in here? Dr. John? Hello? Uh-oh. No i tutaj trzeba się pośpieszyć. You bastard. Można to było zginąć. Good day, Mr. Knight. That thing just tried to kill me. He did? I am sorry. The museum is closed today, you see, and we were not expecting visitors. But if you will excuse me, Mr. Knight, I must go look for him. He is incredibly valuable. You don't need to ask twice. I'm out of here. By the way, you might want to lock your door next time you're closed. Not a bad idea. Goodbye, Mr. Knight. No, teraz pytanie można sobie zadać. Czy to nie było celowe? On wszedł tam za nami. To znaczy, że był gdzieś w pobliżu. Czy wiedział, że planujemy go odwiedzić? Czy otworzył to muzeum, czy zaaranżował tę sytuację tylko dlatego, że wiedział, że tam idziemy? No bo żaden właściciel muzeum nie może sobie pozwolić na to, żeby wąż zaatakował jego klienta, żeby narazić swoich klientów na niebezpieczeństwo, więc albo był bardzo niedbały, albo zrobił to celowo. What happened to you? Who? Me? Nothing. Why?
Well, you're kind of a pale green color. Come here. Pale green, you say? Charming. What's that on your face? I'm sure you'll tell me. Looks like a sparkly or something. Got it. I love it when you pick stuff off my face, Grace. Well, excuse me. Anna, to coś z naszej twarzy chyba wrzuciła do popielniczki, ale tę popielniczkę bardzo trudno jest zlokalizować. No i niestety ten pixel hunting to się w grze przewija. Można było zastosować coś takiego, jak było w niektórych grach, na przykład w I Have No Mouth and I Must Scream, zdaje się, czyli że kiedy najdziemy na miejsce interaktywne, pojawia się jego nazwa. To jest bardzo funkcjonalne przy takich grach z bardzo szczegółową grafiką. Really? Taking Grace's lamp is not necessary. No właśnie, i tu jest lampa. Really? Tutaj też jest lampa. Tu jest lampa. A żeby zlokalizować popielniczkę, to trzeba w zasadzie najpierw najechać tym, bo tu jest łatwiej trafić. There's something in the ashtray. Widzicie? I teraz, nie ruszając kursora, dopiero wciskać prawy przycisk. I w ten sposób to zabrać. Jakoś tak mi jest łatwiej. The item in the ashtray is too small to pick up by hand. Czyli trzeba użyć czegoś. Pewnie te szczypce będą użyteczne. There's nothing to use the tweezers on there. Pęseta. There's nothing to... No ale znowu widać, nie da się po prostu w to trafić. Czyli jeszcze raz. No, bardzo złe rozwiązanie. No tu jest popielniczka. No, po prostu tragedia, jeśli chodzi o zaprojektowanie tego. Looks like the python left me a souvenir. Very interesting. Dobrze, teraz w ekwipunku oglądamy... Oglądamy tę łuskę. Która to jest? Ta czy ta? Bo już nie wiem. Gabriel is carrying a scale. Okej. It's a snake scale. Dobra, trzeba by to jakoś połączyć. Dlaczego ona się śmiała? It's a snake scale from the Voodoo Museum's Python. Może jakaś gra słów, bo nie wiem skąd ten śmiech. Dobra. Użyjmy tego na łusce. Gabriel magnifies the snake scale from the Voodoo Museum's Python. The iridescent scale is brilliantly hued with greens and purples. Dobra. Czy to wszystko? Nic więcej się tu nie da zrobić. W takim razie użyjmy lupy na tej drugiej łusce. Gabriel magnifies the scale from the lake. It's hued with purples and greens. It matches the scale from the Voodoo Museum. He places the two scales together. A to znaczy, że na miejscu zbrodni był wąż z muzeum doktora Johna. I teraz się może wiele wyjaśniać, bo spójrzmy, kiedy doktor John staje się podejrzany. This is the first... Dobra, wiem, że pierwsza, to spójrzmy tylko na co? Na to? DJ to może być doktor John. I tu już doktor John dziś konklawę zabierz, no tylko to GF. Chyba, że Gabrielowi. Ale tutaj by było K. Kasę. W F V C T K. No to jest trochę niejasne. No ale mamy już jakiś trop. W takim razie, skoro jest podejrzany, to może dobrze by było go odwiedzić, ale to muzeum on zamykał, więc nie wiem, czy będziemy mogli się tam w ogóle teraz udać. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. See ya. Posted on the door of the museum is a sign saying,
close today, Olga. Niestety, w takim razie pojedźmy na uniwersytet, ponieważ profesor miał nam coś ważnego do przekazania. Hey, Hotridge, what's a good word? Hotridge? Ah! Oh, God, not again. No to w tej chwili to zaczyna już być mocna sprawa. To już wiadomo, że nie są przelewki. Crash był chory, umarł, no ale profesor, kiedy tylko został wtajemniczony w całą sprawę, no też trudno powiedzieć, żeby umarł sam z siebie z przyczyn naturalnych. Z pewnością musiał zostać zamordowany, ewentualnie miał atak serca po tym, jak znalazł coś w tych notatkach, w tym, co nas skserował. Something about Hartridge's death mask reminds Gabriel of the way Crash checked out. Not a pretty ending. No i jest to zbieżne z tym, co mówił Crash, że oni potrafią w zasadzie jednym ruchem, bez żadnego problemu, sprawić, by ktoś zmarł. Czy by ktoś zachorował. No i to spotkało Crasha, a teraz profesora najprawdopodobniej. Ciekawe, czy mieli z nim jakiś bezpośredni kontakt, czy po prostu zrobili to na odległość. Może tak potrafią. No. Nie chcę z tym rozmawiać, tylko obejrzeć. Dr. Hartridge's desk is remarkably neat, especially considering the rest of the room. Doctor, on the desk is a sheet of paper with some scribbled notes. It looks recent. These notes look interesting. No i sprawdźmy te notatki. To jest chyba to. Clan Agri. A był tam ogun Badagry, więc to Agri jest jakby częścią może tego klanu. Ludowa Republika Beninu i Dambala, ogun Badagry, widzicie? To Agri może być związane z klanem. Poza Agri jest Bad, czyli zły. Zły Agri może już nadinterpretuje. Hartridge's notes are scribbled on notepad paper. No dobrze, zdobyliśmy trochę dowodów. Teraz myślę, że dobrze by było się z nimi udać do Mousleya, bo tam czytaliśmy, że śledztwo zostało zawieszone. Więc to jakieś zupełne nieporozumienie wobec tego, co się tutaj dzieje. Before leaving the university, Gabriel notifies campus security about Hartridge's body. Sprawy zaszły za daleko, przybierają już naprawdę straszliwy obrót. Tymczasem ni stąd, ni zowąd zawiesza się dochodzenie. Detective Mosley, hard at work, I see. Knight, I had a feeling you'd show up. Trudno było nie czuć, zawiesiliście śledztwo. Knight, I hate to tell you this, but you're out of a book. The Voodoo Murders case has been closed. I had a feeling you were going to say that, son of a bitch. Can I ask you about some stuff? You're the writer, ask away. What's the status on the Voodoo Murders case? The case? What case? I told you, the Voodoo Murders case is closed. How can you just close it? It's not solved, is it? Oh, it's solved. Turns out the Chicago Mafia was trying... Oj. What's the state? I told... Przez przypadek kliknąłem myszą i koniec, ale najwyżej sobie zapauzujecie i przeczytacie. Crash is dead.
you talking about? I let him go yesterday. Yeah, and I watched him die yesterday at St. Louis Cathedral. At the cathedral? Guess he was trying to get a last-minute A-train ticket, eh? Poor bastard. I think you should go find the body at the morgue. He was killed by the voodoo cult. Crash said. Crash said? Did he mention pink elephants, too? Aren't you going to investigate? Civilians. Did you actually see someone kill him? No. Actually, I was with him when he died. Could have been poison, though. Yeah, well, when they get the body in, they'll do a quick autopsy. Standard procedure. If it's anything other than an overdose, I'll get a report. But it won't happen. I know these guys. Lock them up overnight, and they tend to overdo it the next day. Your professionalism is astonishing. Ale czy wy nie czujecie absurdu całej tej sytuacji? Po pierwsze, Crash umarł w katedrze. Gabriel nie powiadomił od razu policji, tylko zaczekał do następnego dnia. Katedra była otwarta. Ani księża, ani osoby, które tam pewnie jakieś wchodziły, nie powiadomiły policji, że leży tam trup, no bo zakładam, że leży, chyba że ktoś go stamtąd zabrał i ukrył zwłoki. No i policja dopiero dowiaduje się właśnie od Gabriela następnego dnia. Trochę to, no, dziwne. There's been another murder. A professor at Tulane. Oh, Christ, you're not gonna start this again. Just listen. This guy's name is Hartridge. He was a professor in African studies at Tulane. Yesterday, I went to see him about the voodoo murders case. He agreed to do some research for me. He calls me up this morning, tells me he's onto something big. And when I get over there, the guy's dead. You know, you're really getting your ass in a sling over this thing, Knight. It's not about me. Look, Hartridge's death looked just like Crash's. I'm telling you, they were both murdered. And by the same people who did the voodoo murders. Did either Crash or this new guy have their hearts ripped out? No. Then there's nothing to link either to the voodoo murders M.O. Besides that, the case is closed, Knight. If the coroner's report asks for a homicide investigation on either of these guys, fine. But it's not going to be related to the voodoo murders case unless we find damn good reason to do so. But I'm the link to the voodoo murders case, don't you see? Look, if I were you, I wouldn't repeat that to anyone. If I weren't an old friend of yours, I might take you seriously and lock you up. As it is, maybe you should start keeping your mouth shut. Not involve other people with this shit. You think it's so dangerous. No, to też racja, bo no chociaż Crash nie został powiązany ze sprawą przez Gabriela akurat, ale już profesor tak, no i zginął. Po części ze względu na to, że zainteresował go całą tą sprawą właśnie Gabriel, czyli chcąc nie chcąc, Gabriel jest w pewien sposób odpowiedzialny za jego śmierć. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I've got 7 bodies and still no leads. The voodoo angle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. No, nie będzie to łatwe, ale mamy w ekwipunku kilka rzeczy, które mogłyby go przekonać. No i co? Po pierwsze łuski, bo mamy zbieżność łusek z muzeum, łuski z muzeum z łuskami z miejsca zbrodni. I have these 2 snake scales. One's from the crime scene at Lake Pontchartrain. The other's from a snake in the Voodoo Museum on Ursulines and Charters. Is this common? Do they all look alike? Not at all. They're both constrictor scales, and the coloring is the same. A python's coloring is quite individualistic. A python? That's right.
hardly an indigenous snake to Louisiana. Somehow, some way, the Voodoo Museum's python was at the scene of the Lake Pontchartrain murder. Well, I'd call that a lead, all right. Certainly suggests certain lines of inquiry at the museum. Not bad work, Knight. Whether or not the museum's involved with a legitimate voodoo cult, though, is another matter. These guys may just be faking it, too. Dobra, no to kolejne rzeczy, bo to za mało na pewno. Mieliśmy trzy rzeczy udowodnić Mosleyowi. Na razie udowodniliśmy mu chyba jedną. Take a look at these notes. They're from Professor Hartridge at Tulane University. Yeah? And what about them? They confirm that the pattern from the murders is of African origin. This is interesting, if true. But how do you know he had the right pattern? Skąd wiemy? Co to może potwierdzić? Czekajcie, bo ja nie wiem, co jest czym w tym ekwipunku. Wolfgang's letter says... O, jeszcze tego nie czytaliśmy. Dear Gabriel, please read the enclosed journal carefully. It might help you understand your family's special obligations and our current predicament. God be with you, Uncle Wolfgang. A może potem moglibyśmy do niego zadzwonić? The letter is written in... It was sent from a place called Schloss Ritter. In Ritter's... The letter is addressed... To już było. Schattenjäger. To, czy to by przekonało Mosleya w jakiś sposób? I took this tracing from a tattoo on Crash's chest. It's related to the underworld voodoo cult. Yeah? What makes you think that? It's what Crash said just before he died. Well, he was probably hallucinating from the drugs he OD'd on. Probably got that in the Navy or something. No, I'm sure it's related. It's a snake seed. And even if it were a signal of some sort, that doesn't prove that the murders were done by a legit voodoo cult. Czyli to nie przekonało go. Co to jest? Książka telefoniczna, to jest numer, to... The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Congo Square. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed Vevé. Tak, to może mieć znaczenie, więc to wyciągnijmy i pokażmy Mosleyowi. This is a newspaper clipping about a murder committed in 1810. That murder is an exact match of the voodoo murders, right down to the marks around the bodies. This does sound like the same M.O. 1810? 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Sure. If there is a voodoo cult, they're a threat. Ale to jeszcze za mało, by wszcząć śledztwo. To nie. To był ten list chyba od Rittera. These symbols are from Marie Laveau's tomb in St. Louis Cemetery. They're part of a secret voodoo code, which I had translated by a voodooian. Do they say anything about the murders? Well, not exactly. I'm sure that's a legit code of some sort, Knight, but unless it gives me the names and addresses of the killers, I don't think it'll be much help at this point. Czyli to też jeszcze nie wystarcza. To nie. Nie sądzę, aczkolwiek jeśli inne rzeczy nie zadziałają, to posuniemy się do pokazania mu i tego. You know those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well, I borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain.
An architectural artist reconstructed it for me from the partials. Really? So that's what Hartridge used, huh? I guess his analysis is on target then. Okay, the murders were committed by a legitimate voodoo cult. You proved your point. Okay, I'll reopen the case. I hate to admit it, but you've done some pretty good detective work here tonight. Well, you know what they say. Imitation is the sincerest form of flattery. Well, point taken. Glad I could inspire you. I'll check around the department, but I have a feeling I'm on my own. In fact, I better lock up this office just in case I step on a few toes. Come on. Lay low and let me handle this. Yeah, fine. Trzeba przyznać, że obaj panowie mają wysokie ego. Oczywiście Gabriel powiedział, że inspirował się Mosleyem. No Mosley w to uwierzył i w ogóle chyba nie zrozumiał, że to była takie szyderstwo. Z nich dwóch, natomiast myślę, że Gabriel jest sprytniejszy jednak, taki bardziej cwany. Chociaż z drugiej strony może i lekkomyślny, bo to co robi jest bardzo niebezpieczne, a nie wiem czy podejmuje jakieś środki ostrożności, nie wydaje mi się. No ale na razie żyje, to najważniejsze, chociaż blisko był śmierci. Gabriel decides to go home for the day. Dzień szósty. A potem noc stała się dniem. Ujrzałem natury krwawy pazur. Spojrzałem w otchłań, a stamtąd wyjrzał strach. Co to takiego? Kurczak, ale jeszcze żywy. Rusza się. What is it? What's wrong? Gabriel? I see it, Grace. Hold on. There's no one in the shop, and I know there's no one in back. It's okay. Okay? Gabriel, that thing is still barely alive. How could someone do this? With a knife, maybe? God, don't even start. We should call the police. No. I'll take care of it. But Gabriel... I said I'll take care of it. Why don't you go get some coffee? I'll have it all cleaned up before you get back. Oh, they know where you live now. Shh. It's gonna be fine. Now go on. Hmm. Nieco później. Are you sure you don't want to go home? I could close the shop today. No.
I'd rather keep busy. I'll be fine. At least that creepy guy is gone. Ugh. Not that they aren't still watching. Anyway, speaking of keeping busy, we got that book you ordered in this morning. The one on Rada drums. Really? Great. No tak. Rozpoczyna się kolejny dzień, więc będziemy kończyć też odcinek. Natomiast no to, coś tutaj się wydarzyło, to jest ewidentnie groźba, która mówi... O! Gabriel! I see it. Stay back! Która mówi, nie wtrącaj się w nie swoje sprawy, albo stanie się z tobą to samo, co z kurczakiem. No i jeszcze nie mógł się dodzwonić, na pewno próbował dzwonić do Mali. To już podnieśmy to i sprawdźmy, co to takiego. It's just an envelope. I can see that. I sprawdźmy, co jest this na nim is the last... napisane. The envelope is unmarked. Gabriel opens the envelope and finds a note from Mosley and a small brass key. It's a note from Mosley. Mosley's note says, Gabe, I have to go underground with this thing. It runs wide and deep throughout the department and the city board. I'm already being watched. It was suggested I take vacation time, so I am, at least as far as they know. Try to keep out of this. It's too hot for a rookie. Just in case, I'm sending you my office key. You might find some useful things there. P.S. I think this note will look great in the book, don't you? Make sure you save it. The note is signed, Detective Mosley. On ciągle wierzy w to, że ta książka będzie o nim. No, ale... tak jak było mówione wcześniej, oni mają wszędzie swoich ludzi. Nie będzie łatwo przeforsować tę sprawę, dlatego Mosley musi się ukrywać. Tymczasem skończył się, jak powiedziałem, dzień, zaczął kolejny. My kończymy odcinek i zapraszam na następny. Trzymajcie się, do usłyszenia.